No cześć, słuchajcie, podróżując mam zwykle ze sobą szwajcarski scyzoryk, nożyczki, śrubokręt, nusza, nawet jest tutaj długopis. Ale nie o szwajcarskim scyzoryku się będziemy mówić, tylko o tak naprawdę wersji szwajcarskiego scyzoryka, tak można by powiedzieć, o tym urządzeniu, które mi towarzyszy w podróżach, jeśli chodzi o dostęp do internetu. To urządzenie, które mam w ręku, ono nosi nazwę MR 3020, jest wielkości, jak tak przyrównamy tutaj do karty kredytowej, jest mniej więcej wielkości karty kredytowej, a jest moim odkryciem sprzed kilku tygodni i w zasadzie przy wyjazdach już się z nim nie rozstaję, dlatego że, tak jak mówiłem, ogarnia mi tematy związane z dostępem do internetu, z pracą zdalną. To, co było takim tak naprawdę głównym powodem, dlaczego sięgnąłem po to urządzenie, to jest to, że potrzebowałem sobie udostępnić internet LTE po kablu do mojego urządzenia, na którym robię transmisje czy spotkania online'owe. Dlatego, że być może wiecie, może nie wiecie, że generalnie prowadzenie transmisji czy wszelkich wideokonferencji jest dużo skuteczniejsze, jeżeli robimy to po kablu, a nie po Wi-Fi. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś Wi-Fi najnowszej generacji, najnowszy sprzęt, może to działać. W moim przypadku dużo lepiej transmisje działają, jeżeli przez kabel ethernetowy RJ45 po prostu łączę się czy z iPadem, czy z laptopem. No i teraz szukałem takiego rozwiązania, żebym był w stanie sobie gdzieś tam mobilnie działać, korzystając z internetu LTE, ale po kablu, no i czyli na to urządzenie. Słuchajcie, to urządzenie jest niedrogie, kilkadziesiąt złotych, chyba tam 70 czy 90 złotych kosztuje, tutaj na dole podaję link, ale dlaczego powiedziałem, że jest takim szwajcarskim scyzorykiem, skoro mówię w tej chwili tylko o jednym zastosowaniu, czyli że sobie tutaj udostępniam z tego modemu USB internet. Dlatego, że to ten gadżet, ten router ma kilka trybów pracy, bardzo ciekawych, dlatego że poza tym, dlaczego ja go używam, możecie go też użyć do tego, żeby był takim routerem WISP, czyli Wireless Internet Service Provider, to chyba stąd jest ten skrót WISP, czyli udostępnić sobie na inne urządzenia internet od bezprzewodowego dostawcy. Czyli macie jakiegoś dostawcę, internet macie do niego bezprzewodowy, jesteście zalogowani przez to urządzenie i inne urządzenia podłączacie właśnie dzięki temu. Kolejny pomysł zastosowania tego urządzenia to jest taki access point, czyli Wi-Fi z internetu po kablu. Czyli masz gdzieś internet, czy w biurze, czy u siebie gdzieś w domu internet, ale tylko z kabla internetowego, i wtedy do tego urządzenia podłączasz internet po kablu i rozprowadzasz go Wi-Fi po tym urządzeniu. Czyli troszkę odwrotnie niż ja zrobiłem, prawda? Czyli ja wziąłem LTE i sobie puściłem na kabel, a ty masz w drugą stronę, prawda? Czyli z kabla puścić sobie Wi-Fi. Coś z kolei, co może być interesujące dla tych z was, którzy mają podobne jak ja wyzwanie, czyli masz jakieś urządzenie, które ma kartę ethernetową, sieciową, ale nie jest Wi-Fi, na przykład drukarkę. Ja mam taką starą drukarkę, bardzo dobrą Hewlett-Packarda, która ma kartę sieciową, natomiast tam można tylko po kablu się podłączyć, a stoi sobie w jakimś innym pomieszczeniu. No i wtedy dzięki tej kostce jesteś w stanie potraktować to jako taki mostek, czyli tutaj łapiesz ten internet do Wi-Fi do tego urządzenia i kablem puszczasz do swojej drukarki. Kolejne stosowanie to jest taki klasyczny repeater, czyli rozszerzenie zasięgu Wi-Fi. Powiedzmy, masz w jakimś jednym pomieszczeniu router bezprzewodowy, masz dość duży dom i potrzebujesz gdzieś tam na kolejnym piętrze wzmocnić ten sygnał, żeby na przykład na strychu ktoś, kto sobie coś tam robi na strychu czy w garażu z internetem, miał dostęp do internetu. No i znowu to urządzenie też działa w ten sposób. Jak słyszysz, faktycznie jest to taki swoisty scyzoryk szwajcarski, jeśli chodzi o połączenia Wi-Fi. Myślę, że niektórym z was może to się przydawać. Parę takich praktycznych doświadczeń, ja tego urządzenia używam tydzień czy 2 tygodnie. Moje pierwsze doświadczenie było takie, że przed aktualizacją firmware'u, czyli tego systemu software'u, który jest w tym urządzeniu, to urządzenie działało tak sobie. Znaczy, działało dość dobrze. Natomiast tak naprawdę dobrą taką stabilność, szczególnie w tej sytuacji, gdy używam sobie tutaj tego modemu USB, stabilizację uzyskałem po aktualizacji firmware'u. Czyli jeżeli pójdziesz w moje ślady i kupisz sobie to urządzenie, to warto wejść na stronę TP-Link, znaleźć tam plik do aktualizacji i wgrać aktualizację. To pomaga, tak? Znaczy, bo zobaczyłem, że dużo szybciej i dużo stabilniej łączy mi się to urządzenie z internetem po tej aktualizacji. Kolejna uwaga to tutaj tym USB
internetem, tym modelem USB, którego ja używam, jest konkretnie model Huawei E3372. I teraz do tej kostki, do tego routera działają różne rodzaje modemów USB, ale nie wszystkie. Także nim kupisz jakiś modem USB, który tutaj ma działać, warto wejść właśnie znowu na stronę tego produktu, czyli na stronę TP-Linku, sprawdzić, tam jest lista chyba ponad 100 różnych rodzajów tych modemów USB, które działają, sprawdzić, czy on będzie działał. I jeżeli on będzie działał, no to jest w ten sposób, że po prostu włożyłem ten modem USB do tego routera, rozpoznał to urządzenie. W zasadzie od takiego zimnego startu to jest tak plus minus minuta do momentu, kiedy mam dostęp do internetu, czy po kablu, czy przez Wi-Fi. Także to jest to urządzenie, to jest ten gadżet, którym się chciałem z wami dzisiaj podzielić. Być może macie nieco inne potrzeby korzystania z sieci ode mnie, czyli być może niekoniecznie będziecie używać tego w ten sposób jak ja, czyli poprzez modem USB i kabel ethernetowy tutaj do swojego urządzenia. Być może potrzebujecie właśnie albo jako mostka, albo właśnie jako gdzieś rozprowadzenie internetu bezprzewodowego, które macie od dostawcy bezprzewodowego. Natomiast tak jak mówię, to urządzenie wydaje się bardzo dobrą relacją jakości do ceny, dlatego że wiele może za stosunkowo niewielką cenę. Tak od strony praktycznej, tutaj widzicie skąd jeszcze tutaj jest to gniazdko micro USB. Otóż w tym urządzeniu nie ma żadnej bateryjki, ono wymaga zasilania. Ono w tej chwili, jak my sobie rozmawiamy, jest tutaj podłączone do powerbanku. Ja go zasilam z powerbanku, ale też można go zasilać po prostu z jakiegoś zasilacza 5-woltowego, 1-amperowego po prostu ze ściany. To tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o taką szybką aktualizację, podzielenie się gadżetem. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze na ten temat, to oczywiście zapraszam tutaj na YouTubie. Możemy sobie porozmawiać. Mówię, dzielę się z wami tym, czego używam. To jest ten gadżet, który korzystam. Pomyślałem, że szczególnie tym z was, którzy gdzieś są w delegacjach, którzy muszą pracować mobilnie, to się może przydać, ale też w kontekście domowym, jeżeli faktycznie potrzebujesz jakieś urządzenia podłączyć po kablu, czy rozszerzyć zasięg swojego Wi-Fi. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się pogodnie. Do zobaczenia.